Witaj, i w tym nagraniu rozwiążemy taką całkę. Mamy sobie całkę z dx przez cosinus do ósmej x. I co robimy? Widać ewidentnie, że jest to całka trygonometryczna, także bierzemy sobie tą funkcję podcałkową, 1 przez cosinus do ósmej x, i zastanawiamy się, czy ta funkcja jest nieparzysta ze względu na sinus. Zrobimy sobie takie oddzielenie. Czyli do tej funkcji 1 przez cosinus do 8x wstawiamy tam, gdzie jest sinus, minus sinus x. No jak widzimy, nigdzie tu tego sinusa x nie ma. Także jak go nigdzie nie ma i za tego sinusa x wstawimy minus sinus x, no to de facto się nic nie zmieni. Czyli mówiąc krótko, funkcja jest parzysta ze względu na sinus x, choć go tu nie widać. To nas nie urządza. Sprawdźmy, czy funkcja jest nieparzysta ze względu na kosinus. Co robimy? W miejsce kosinusa wstawiamy minus kosinus x. I patrzymy, co wychodzi. No, ten minus do parzystej potęgi wyjdzie po prostu plus. Czyli będzie 1 przez kosinus do 8 x. I co mamy? Mamy dokładnie tą samą funkcję podcałkową. Czyli funkcja podcałkowa jest parzysta ze względu na kosinus. Czyli znowu nam to nic nie pomogło. W takim razie zastanawiamy się, czy może jest chociaż parzysta, tym razem parzysta, ze względu na sinus i kosinus jednocześnie. Czyli do tej funkcji podcałkowej za sinus x stawiamy minus sinus x, choć go tu nie ma, ale w ogólności mógłby być. A za cosinus x stawiamy minus cosinus x. To de facto sprowadzi się do tego, co przed chwilą pokazaliśmy. Czyli faktycznie jest tak. Funkcja jest parzysta ze względu na sinus i cosinus jednocześnie. W takim wypadku należy zastosować podstawienie, że tangens x równa się, no, jakaś nowa zmienna t. Jak sobie to zróżniczkujemy, to równanie, to wyjdzie nam co? Dx przez kosinus kwadrat x równa się dt. Tak swoją drogą, jeżeli mamy tangens t, x równa się t, to pytanie jest, ile się równa sinus x, choć w tym wypadku nam to nie będzie potrzebne, i ile się równa cosinus x, w zależności od tego, tak, to można strzałki zrobić. Ok. To rysujemy sobie trójkącik. Tu mamy kąt x i wiemy, że tangens tego kąta jest równy t. No to piszemy sobie tu t, a tu 1. Wtedy przeciwprostokątna stwierdzenia Pitagorasa to jest t kwadrat plus 1. Zatem już wiemy, że sinus x tego kąta to będzie t do tego pierwiastka t kwadrat plus 1. A cosinus x to będzie 1 do tego pierwiastka. Tak swoją drogą ktoś by się mógł przyczepić. No dobra, ale to jest poprawne tylko dla x-ów dodatnich. Uwierz mi, że dla x-ów innych także to będzie poprawnie. Nie chcę się tutaj rozgadywać na ten temat dłużej. Także uwierz, że też będzie poprawnie. Dobrze, liczymy sobie zatem dalej. Wstawiamy. Mamy całkę. Za dx przez cosinus kwadrat x wstawiamy dt. Mamy zatem dt. Co nam zostało? Zostało nam cosinus do szóstej x. Cosinus x to jest coś takiego, czyli to do potęgi szóstej. Cosinus jest w mianowniku, zwróćmy uwagę. Czyli co? 1 przez ten pierwiastek do potęgi szóstej to będzie co? No to wnętrze do potęgi trzeciej. Czyli t kwadrat plus 1 i to do potęgi trzeciej. No i już widzimy, że mam bardzo ładną całkę, ponieważ to jest główna kreska dzielenia. Zatem to tutaj z dzielenia możemy wrócić do licznika odwracając. Czyli mamy po prostu całkę z t kwadrat plus 1 do potęgi trzeciej dt. Na taką całkę to już jest sama przyjemność rozwiązać. Mamy tutaj wzór a plus b do potęgi trzeciej. Ja go tutaj przypomnę.
a plus b do potęgi trzeciej równa się a do trzeciej plus 3a kwadrat b plus 3ab kwadrat plus b do trzeciej. Zatem zapisujemy sobie tą naszą całkę tu dalej, że jest to całka z a do trzeciej, czyli t mamy tutaj w tym momencie t kwadrat to jest a, czyli do trzeciej to będzie t do szóstej, dodać 3a kwadrat, czyli t do czwartej razy b, które jest 1, dodać 3ab kwadrat, no i dodać b do trzeciej, czyli 1. I to po dt. Dobrze, możemy zatem zapisać, że jest. No i już to jest bardzo łatwa całka. Mamy t do siódmej przez 7, dodać 3 razy t do piątej przez 5, dodać 3 razy t do trzeciej przez 3, no i dodać t plus pewna stała całkowania c. I to, co musimy zrobić, to tylko wrócić teraz do naszych x-ów. Czyli wiemy, że t to jest tangens x. Wystarczy zatem zapisać, że tangens do siódmej x przez 7, dodać 3 piąte tangens do piątej x, dodać tangens do trzeciej x, trójki się skracają, dodać tangens x, no i dodać pewną stałą całkowania c. Kto nie wierzy, niech policzy pochodną i się przekona, że faktycznie taki będzie tutaj wynik. To koniec. Pozdrawiam, cześć.